zakup domu lub mieszkania, tu remoncik, a tam zmiana. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. A w ofercie finansowej mamy teraz luksusowe hipoteki mieszkaniowe. Już od 2,55%. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Hi, I'm Lenny Lombardi, president of Chin Radio and TV, and I'm inviting you to the Scotiabank Chin International Picnic. Enjoy world beat music from around the world, plus sporting events and midway rides with Penning Zoo for the kids, our shopping bazaar, and foods from around the world, the folklore dance competition, the Scotiabank Rising Star Contest, and new this year, our spectacular fireworks. The Scotiabank Chin International Picnic at Exhibition Place. Come and enjoy the fun. W niedzielę 9 czerwca z okazji 96. rocznicy czynu zbrojnego Polonii Kanadyjskiej i Amerykańskiej odbędzie się kolejna pielgrzymka do polskiego cmentarza w Niagara-on-the-Lake. W imieniu organizatorów Okręgu Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zaprosi Państwa prezes Okręgu Jacek Kamiński. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jednocześnie w imieniu zarządu Okręgu Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tegorocznej pielgrzymce do cmentarza żołnierzy Błękitnej Armii generała Hallera. Jest taki fragment w naszej historii wspólnej, amerykańskiej, kanadyjskiej i polskiej, który nie jest być może dostatecznie szeroko znany. Otóż w wyniku starań wielkiego Polaka Ignacego Paderewskiego i jego starań u prezydenta Ameryki Wilsona, Woodrowa Wilsona, ustanowiony został obóz szkoleniowy dla ochotników pochodzących z Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej. W roku 1917 obóz został utworzony w Niagara, właśnie w Niagara-on-the-Lake. I podczas dwuletniego szkolenia ponad 22 tysiące ochotników zostało przeszkolonych na żołnierzy i wysłanych do Francji. Potem z Francji przyjechali do Polski, walczyli w wojnie polsko-rosyjskiej i polsko-białoruskiej. To miejsce od tego czasu stało się miejscem zjazdu Polonii z obydwu naszych sąsiadujących krajów. Do roku 1994 miejscem tym opiekował się Komitet Obywatelski z Buffalo. Niestety ze względów braku kadr została ta opieka przekazana Okręgowi Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej i od 1994 roku, to już jest blisko 20 lat, organizujemy takie pielgrzymki. To miejsce, proszę Państwa, leży geograficznie w naszym okręgu, ale to jest miejsce, to jest fragment historii całej Polonii. I to Polonii nie tylko kanadyjskiej, ale również Polonii amerykańskiej. Dlatego od kilku lat powołaliśmy znowu wspólny komitet polsko-amerykański, który zajmuje się upowszechnianiem wiedzy i organizowaniem właśnie tych uroczystości, które co roku odbywają się w drugą niedzielę czerwca. Zatem, proszę Państwa, spotkamy się w niedzielę 9 czerwca o godzinie 11:30 przy rogu ulicy Picton i Wellington w Niagara-on-the-Lake i tam z szykiem marszowym, z chorągwiami, z orkiestrą, z dziećmi i młodzieżą w strojach organizacyjnych lub ludowych przemarszerujemy do cmentarzyka. Na cmentarzyku odbędzie się uroczysta msza święta, odegranie hymnów, salwy odstrzelone mną dzięki współpracy z Wojskiem Kanadyjskim. Złożone staną wieńce i wygłoszony apel poległych. Po tej części sformujemy pochód ponownie i przejdziemy do centrum miasta, do pomnika nieznanego żołnierza,
gdzie honorowo zostanie złożony wieniec. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem nieznanego żołnierza w centrum miasta zapraszamy Państwa na część relaksowo-artystyczną, która odbędzie się w niedalekim Polonia Park, gdzie będzie można w gronie przyjaciół omówić wrażenia, coś zjeść i posłuchać występów, pooglądać występy naszych polonijnych grup artystycznych, chórów i grup tanecznych. Jedna na koniec taka rada dla wszystkich Państwa. Bardzo bym sugerował wziąć ze sobą krzesełka składane, dlatego że staramy się zapewnić pewną ilość siedzeń, ale niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić tego dla wszystkich uczestników. A więc na zakończenie chciałem Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie zaprosić do udziału w 96. pielgrzymce do cmentarza żołnierzy Błękitnej Armii generała Hallera. Zobaczymy się w pięknym otoczeniu, przy pięknej, mam nadzieję, pogodzie i wspólnie spędzimy kilka sympatycznych godzin. Dziękuję Państwu bardzo.